wieczór, witajcie w Humigraj. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić grę Santa Maria. Santa Maria to gra stworzona przez Aporta Games, wydana w Polsce przez firmę Grana. Jest to gra przeznaczona dla od 1 do 4 graczy. Czas rozgrywki od 45 do 90 minut. Wiek 12+. O czym jest ta gra? Ta gra wprowadza nas w świat odkryć Krzysztofa Kolumba, z tym, że nie odkrywamy tutaj jako tak nowych światów, tylko dotarliśmy właśnie tą tytułową Santa Marią do wybrzeży Ameryki i staramy się założyć tam kolonię. Zakładając tą kolonię, będziemy nią zarządzać przez kolejne 3 lata i w tym czasie musimy jak najlepiej rozwinąć swoją kolonię, sprawić, aby jej mieszkańcy osiągnęli jak najwięcej szczęścia, czyli byli bardzo zadowoleni z życia w tej kolonii i dzięki temu mamy szansę wygrać tą grę. Zobaczmy w takim razie, na czym polega gra Santa Maria. Tak wygląda plansza główna. Będą z niej korzystać wszyscy gracze. I tutaj będziemy wykonywali niektóre z akcji, które w czasie gry możemy wykonać. No i ta plansza jest podzielona na takie obszary. Mamy tutaj tor modlitwy, po którym będzie się przemieszczał znacznik gracza. Mamy tutaj tor konkwisty, po którym też się będzie przemieszczał znacznik gracza. W momencie, kiedy będziemy przemieszczać się na torze modlitwy, możemy zawsze do tej akcji dodać jeden zasób zboża, jeżeli mamy, tak wygląda zboże tutaj na tym, tak jak tutaj widzicie, to jest zasób zboża, znaczy to jest akurat okręt, ale tu jest taki symbol zasobu zboża, on też zresztą tu jest pokazany. Jeżeli wydamy dodatkowo taki jeden zasób zboża, automatycznie możemy się przesunąć podczas tej akcji zamiast o jedno pole, możemy się przesunąć o 2 pola. Za każdym razem, kiedy miniemy znacznik mnicha, otrzymamy taki oto żeton mnicha, który będziemy mogli później wykorzystać w trakcie gry. Dodatkowym elementem, który jest tutaj też na planszy, jest pokazana kostka. Na początku gry każdy gracz ma tylko jedną niebieską kostkę. To jest taka dodatkowa ekstra kostka do wykorzystania tylko przez konkretnego gracza. A w momencie, kiedy będziemy się przesuwać na torze modlitwy, możemy, jeżeli miniemy to pole, możemy otrzymać drugą kostkę, a tutaj możemy otrzymać trzecią kostkę. Kolejnym torem jest tor konkwisty, który też będziemy wykonywali jako jedna z akcji naszych budynków na przykład. I przesuwając się po torze konkwisty, też będziemy dostawali bonus w postaci zasobu złota. I ten zasób złota będziemy mogli gromadzić w naszej kolonii. Zasób złota działa troszeczkę jak taki joker, czyli możemy nim zastąpić każdy inny zasób, który jest nam potrzebny. Posiadając złoto, po prostu mamy tak jakby do dyspozycji każdy zasób. Kolejnym elementem tutaj u góry jest taki element, który jest związany właśnie z posiadaniem żetonów mnicha. W momencie, kiedy posiadamy taki żeton, możemy wykonać akcję, która pozwoli nam na umieszczenie takiego żetonu w jakimś konkretnym miejscu. I tu na przykład mamy takie miejsce, które będzie nam dawało dodatkowe zasoby. Pól w momencie, kiedy zostanie wykorzystany, jest oznaczone żetonem mnicha. Oznacza to tyle, że to pole zostało już tak jakby wykorzystane, czyli nie możemy tutaj dołożyć drugiego mnicha w naszym kolorze po to, żeby ponownie tak jakby odostać te zasoby, ale powiedzmy sobie, inny gracz jak najbardziej może położyć tutaj swojego mnicha. Jednak jest to związane z kosztem. Musi w tym momencie zapłacić każdemu graczowi, który posiada tutaj swojego mnicha, 2 monety, czyli im więcej tu będzie graczy, powiedzmy sobie, pierwszy gracz wchodzi na to pole za darmo w wyniku akcji, a drugi gracz już musi mu zapłacić 2 monety, a kiedy przychodzi tutaj trzeci gracz, no to już musi zapłacić 4 monety, bo każdemu z tych mnichów płaci po 2 monety. Z kolei tutaj mamy pola, na których możemy uzyskiwać tak jakby dodatkowe punkty szczęścia w momencie, kiedy spełnimy jakiś określony warunek. Te warunki są tutaj zaznaczone rysuneczkami, także warto się zapoznać. Na ostatniej stronie w podręczniku są wszystkie te akcje wypisane i tu one są dokładnie opisane.
I mamy tutaj też akcje biskupów, takie specjalne właśnie bonusy, które też możemy uzyskać. Z tym, że one wymagają od nas pewnego poświęcenia, ponieważ w momencie, kiedy postawimy tutaj mnicha, to pierwsze, co się dzieje, to tak naprawdę na początek stracimy już od razu dwa punkty naszej szczęśliwości, którą staramy się zapewnić naszym kolonistom, a później, jeżeli uda nam się wypełnić warunki tego tutaj dodatkowego bonusu, możemy uzyskać bardzo dużo punktów zwycięstwa. Kiedy doprowadzimy w wyniku akcji modlitwa, doprowadzimy nasz żeton naszego gracza tutaj do końca, no to mamy tutaj taką strzałeczkę, która mówi nam o tym, że wykonując kolejną akcję modlitwy, nie jesteśmy w stanie już pójść dalej, ale możemy dzięki temu uzyskać punkty szczęśliwości. Czyli każda taka następna akcja daje nam punkt szczęśliwości, dzięki czemu możemy tak jakby nabijać nasze punkty zwycięstwa. I tutaj też jest ważna rzecz, ponieważ jeżeli będziemy mieli możliwość dołożenia zasobu zboża, to możemy zdobyć tak jakby dwa punkty, bo tak jakby wykonaliśmy podwójny ruch, czyli zdobywamy dwa punkty szczęśliwości. Czyli zboże w tym wypadku możemy zamienić na punkty szczęśliwości. Kolejnym elementem na planszy jest tak jakby przystań, przy której stoją statki. Te statki, one są oznaczone z drugiej strony, ten żeton posiada po prostu stateczek i mają z tej strony oznaczony, jaki to jest koszt, żeby ten statek pozyskać do swojej dyspozycji. I mamy powiedziane na przykład tutaj, że musimy mieć jeden zasób zboża, jeden zasób cukru, ale na koniec gry ten stateczek daje nam też 3 punkty szczęśliwości. Jeżeli zdecydujemy się na skutek akcji, którą posiadamy na naszej planszetce, czyli tutaj mamy na przykład na tej planszetce, mamy w tym miejscu akcję statku. Dzięki tej akcji, jeżeli ją aktywujemy, będziemy mogli zakupić jeden z tych statków, oczywiście wydając wymagane zasoby. I następnie ten statek umieszczamy na naszej planszy, w naszej przystani, czyli tutaj w tym miejscu. W zależności od tego, skąd wezmę ten statek, zauważcie, że one tu mają takie specjalne oznaczenia. One są związane z akcjami. I tak samo mamy tutaj taką kolejność, czyli na przykład nie mogę wziąć statku stąd i dołożyć sobie tutaj. Co jest bardzo ważne ze względu na to, że później dostaję też bonusy za ilości wypełnionych tak jakby tych pól. W tym miejscu mamy informację mówiącą nam o tym, jakie akcje będziemy mogli wykonać w trakcie gry. Zacznę to tłumaczenie tych akcji od tej, no powiedzmy, od lewej strony pierwszej, czyli jest to akcja zakupu rozbudowy naszej kolonii. Dzięki tej akcji będziemy mogli kupować takie oto dodatkowe kafelki i umieszczać je na polu naszej kolonii. Umieszczenie tych kafelek jest bardzo ważnym elementem strategii rozbudowy tej swojej kolonii i ma dwie zasady. Nie możemy wybudować kafelka na zasadzie przysłonięcia innego kafelka, i w momencie, kiedy będziemy budować na przykład te kafelki, dosyć ważną rzeczą jest to, znaczy nawet bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy rozbudowali tak, żeby zapełniać sobie całe rzędy. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać bardzo wydajny system tak jakby zarządzania tą kolonią. I teraz w zależności od tego, jaki kafelek będziemy kupowali, czy kupimy kafelek dwuczęściowy, czy trzyczęściowy, musimy zapłacić za dwuczęściowy po prostu dwa zasoby drewna, a przy trzyczęściowym płacimy dwa zasoby drewna i jeden zasób zboża. Ta plansza pokazuje nam tutaj obszar naszej kolonii, na którym na początku mamy już od razu zbudowane kilka, ja będę nazywał budynkami, które będą generowały jakieś dochody. No i na przykład możemy tutaj mieć, znaczy dochody lub jakieś akcje. Tu możemy wykonać akcję zakupu statków, te, które Wam pokazywałem wcześniej. Tu mamy akcję pozyskania dochodu zasobu drewna. Tu mamy akcję pozyskania dwóch zasobów, bo zarówno zasób cukru, jak i zasób zboża. Tu mamy połączenie pozyskania zasobu drewna i akcji modlitwa. Tu mamy to samo, tylko że połączenie z akcją konkwista. Znowu akcję pobierania zboża i na przykład konkwista, także te akcje tutaj będą przeróżne.
Mamy też na planszy takie jakby skrzyżowanie dróg, gdzie stoi kolonista. Ono nie daje nam nic podczas gry, ale na koniec, jeżeli udałoby nam się tutaj zamknąć takie pole, nie musi to być akurat w ten sposób, bo możemy na przykład zamknąć je tak, ale chodzi o to, że musimy mieć zamknięty rząd lub zamkniętą kolumnę i za każdego kolonistę, którego posiadamy w tej kolumnie, uzyskamy też punkty, dodatkowe punkty zwycięstwa, czyli te punkty szczęśliwości naszej kolonii. Na tej planszy będziemy wykonywali te akcje, które tutaj Wam opisywałem wcześniej, które będą polegały na dokładaniu właśnie tych, czyli akcja aktywowania kolumny lub też rzędu. Rząd aktywujemy niebieską kostką, kolumnę białą kostką i w momencie, kiedy zdecydujemy się na tą akcję, wykonujemy wszystkie akcje i wszystkie zasoby pozyskujemy, które znajdują się w aktywowanym rzędzie lub też w aktywowanej kolumnie i następnie kładziemy na ostatnią akcję w tej kolumnie. Pamiętajcie, że to musi być akcja, nie możemy położyć naszej kości, czyli na przykład tutaj w tym wypadku musiała to być piątka, na żetonie, znaczy na polu, które wskazuje nam kolonistę, bo on nie jest żadną akcją, czyli pozbywamy się tak jakby, skracamy nasze możliwości. Wykorzystaliśmy tą akcję i ona już w tym momencie nie będzie mogła być powtórzona, a w następnej turze, kiedy będę chciał wykonać kolejną akcję, no w tym wypadku musiałbym wykonać, czyli znaczy wykonam tą akcję i muszę ją zasłonić, czyli już następna tura, żadna piątka nie będzie tutaj mi dawała żadnej akcji. Tutaj mamy miejsce, gdzie będziemy gromadzili nasz majątek, czy nasze pieniądze i te pieniądze będziemy w trakcie gry oczywiście też wydawać. Możemy je wydać właśnie między innymi na aktywację akcji, wykorzystując tutaj akcję, która mówi nam o tym, że kładąc pieniążek mogę aktywować pierwszą akcję, kładąc dwa pieniążki mogę aktywować drugą akcję, a jeżeli posiadałbym trzy pieniążki, no to w tym momencie mógłbym aktywować również trzecią akcję. Oczywiście nie mogę ich stąd zabrać, tylko muszą one być w skarbcu. Tak, tylko taki skrót myślowy. Musimy pamiętać o tym, że nie może to być akcja, która już jest zakryta kostką i odwrotnie nie możemy też wykorzystać aktywacji akcji za pomocą kostki, jeżeli jest na niej już moneta. Kolejną rzeczą, którą mamy tutaj, jest tak jakby nasz magazyn, w którym będziemy gromadzić różnego rodzaju zasoby. Tu mamy zawsze informację, co to za zasób. No i mamy tutaj żetoniki, które symbolizują konkretny zasób. Trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie, to jest zapisane tutaj na dole. Każdy zasób możemy posiadać w maksymalnej ilości 3 sztuk. Czyli nie możemy posiadać tutaj na przykład 4 worków cukru, bo one się po prostu nie mieszczą w magazynie. Tak to jest tutaj wymyślone. I co to oznacza? Jeżeli na przykład będę miał w magazynie 3 worki cukru i nagle dzięki jakiejś akcji, na przykład dzięki tej akcji, pozyskam jeden worek zboża, znaczy jeden zasób zboża i jeden zasób cukru, no to w tej sytuacji nie mogę go dołożyć tutaj, tylko muszę go natychmiast sprzedać. Sprzedaż jest zaznaczona tutaj na dole. Wszystkie zasoby z tej kolumny, czyli tak zwane zasoby specjalne, czyli to dotyczy właśnie cukru, złota i kamieni szlachetnych, dadzą mi 2 monety, czyli jeżeli zdobędę 4 zasób, to zamiast go odkładać do magazynu, dzięki temu dostaję, po prostu muszę go sprzedać i dostaję 2 sztuki złota tutaj, które dorzucam sobie do mojego skarbca. Niektóre z tych zasobów, znaczy zasoby zwykłe, mogą zostać zakupione, bo zasobów specjalnych nie damy rady zakupić, ale zasoby zwykłe mają tutaj u góry taką informację, że mówią, że jeżeli chodzi o zboże i o drewno, za 3 monety możemy dokonać ich zakupu, czyli niekoniecznie musimy je pozyskiwać tutaj z tej akcji, tylko w swojej turze, mówię, wydaję 3 monety, kupuję sobie jeden zasób zboża i dopiero na przykład wtedy wykonuję jakąś akcję, która mówi o tym, że na przykład pozyskuję jakiś okręt, bo potrzebuję tam mieć dodatkowo zasób zboża. Także mogę tutaj zakupić zasoby zwykłe. Zasoby zwykłe z kolei, jeżeli miałbym ich za dużo, sprzedaję po prostu za 1 monetę, czyli jest to dość duży przeskok, jeżeli muszę kupić za 3, a musiałbym oddać za 1, no to warto tutaj w tym momencie dobrze tym zarządzać, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy. No i tu mamy jeszcze jedno miejsce, w którym będziemy gromadzić zasoby szczęścia naszej społeczności, które mają też takie specjalne oznaczenia.
Zauważcie, mamy tu różne wartości, 1, 10, 100, tam jeszcze chyba są 30, czy chyba, no dosyć duża rozpiętość. W każdym razie gromadzimy je tutaj, no i w sytuacji, kiedy mamy ich na przykład 10, no to wiadomo, że nie mamy tu 10 jedynek, tylko zamieniamy je sobie na taką dziesiątkę. Te zasoby rzadko się tracą, chyba że wykorzystamy mnicha po to, żeby wykonać jakąś akcję specjalną, no to w tym momencie mamy tam utratę 2 punktów szczęśliwości. No i tutaj podczas gry gracz, który będzie wykorzystując akcję tak jakby pozyskania okrętu, będzie dokładał swoje pozyskane okręty tutaj do planszy. On podczas tego dokładania, musimy pamiętać, że dokładamy zawsze do tej tak jakby cechy, czy do tej akcji, z której pobraliśmy ten z planszy głównej. Czyli on sobie tutaj będzie dokładał. I co jest ważne, taką jedną pełną kolumnę, gdzie będą wszystkie te, tak jakby te miejsca tutaj zajęte, otrzymamy na koniec gry dodatkowo 3 punkty szczęśliwości, czyli ważną rzeczą jest, żeby w miarę rozsądnie tutaj to rozkładać, chociaż czasami można również na przykład pójść w tym kierunku i wtedy za każdym razem, kiedy robimy akcję pas rezygnacji, zamknięcia naszej rundy, możemy uzyskać 3 punkty. Także to też jest taka, można różne techniki tutaj, czy taktyki różne przyjmować podczas tej gry. Na początku zalecane jest, aby używać planszy po stronie A, ponieważ jest też strona B. Czym one się różnią? Różnią się tym, że strony A mają już tak jakby dorzucony jeden kafelek, który jest określany jako kafelek stolicy. I on już jest rozmieszczony tak jakby na tej planszy, dlatego każda z tych plansz jest po prostu różna. A na stronie B można wygrać w wariant, w którym każdy z graczy może sobie ten tak jakby dodatkowy kafelek dołożyć w dowolne miejsce, czyli tak jakby inaczej konfigurujemy troszeczkę tą planszę. No ale powiedzmy sobie, że zalecane jest, żeby na początek zagrać już tą gotową planszę, czyli po stronie A. Ostatnią akcją, którą możemy wykonać, znaczy może tak, to jest czwarty typ akcji i jest to zazwyczaj ostatnia akcja, ponieważ tura gracza trwa zawsze tyle, żeby wykonać jedną akcję. Ale podczas gry może się zdarzyć, że niektórzy gracze wcześniej zakończą swoje akcje, ponieważ na przykład nie będą mieli potrzebnych wyników tutaj na kości, albo wykorzystają już wszystkie wyniki, nie będą mieli monet, żeby aktywować kolejne akcje i nie będą posiadali zasobów, żeby rozbudowywać na przykład swoją kolonię, no to pozostaje im do wykonania tylko ostatnia akcja. Jest to akcja tutaj związana z zakończeniem, czyli taka jakby akcja pas. I w momencie, kiedy zdecydują się na wykonanie tej akcji, no to umieszczają swój żeton na takim torze tej akcji i mogą dzięki temu wykonać jedną z wybranych przez siebie, czyli tam, gdzie położymy nasz znacznik, jedną z wybranych przez siebie akcji. Czyli tak, mogą się zdecydować na to, że wstawią swój znacznik tutaj, dzięki czemu dostaną 2 monety i będą mieli zapewnione to, że będą pierwszym graczem w trakcie kolejnej rozgrywki, czyli jak już wszyscy spasują, to oni staną się tak jakby pierwszym graczem. Tutaj mogą wykonać akcję modlitwy, czyli mogą przesunąć swój żeton na tym torze. Tutaj mogą wykonać akcję konkwista, czyli mogą przesunąć swój żeton na tym torze. Tutaj mogą wykonać akcję pozyskanie statku, czyli jeżeli posiadają jakieś zasoby na przykład, no to dzięki temu będą mogli sobie zakupić jakiś statek. A tutaj na tym polu mogą zakupić kafelek pojedynczy, który mogą umieścić na swojej planszy w celu pozyskania na przykład wypełnienia takiego pojedynczego pola. No i teraz na przykład spełniliśmy warunek, który w końcowej punktacji da nam tutaj aż 3 punkty szczęśliwości, ze względu na to, że udało nam się zamknąć całą jedną kolumnę, połączyć ją, żeby była cała wypełniona. I mamy za każdego chłopka w tej kolumnie otrzymamy dodatkowo
punkt szczęśliwości, czyli mamy ich tutaj aż trzech i dostaniemy trzy punkty szczęśliwości. Skoro już wykonaliśmy te akcje, one dają nam jeszcze jeden bonus, ponieważ w momencie, kiedy będziemy mieli tutaj, widzicie, zaznaczony statek i ten statek w momencie, kiedy on będzie gdzieś tutaj przy jednym z naszych przystani na naszej planszy kolonistów, no to automatycznie możemy też aktywować tyle razy, ile mamy tutaj statków doczepionych w danym rzędzie, tyle razy możemy tak jakby znowu aktywować sobie tą akcję. Czyli mogę wykonać akcję pobierz dwie monety, jeżeli posiadam jeden statek, wykonaj konkwistę, wykonaj modlitwę albo uzyskaj jeden punkt szczęśliwości. Tutaj posiadamy jeszcze jeden element na planszy, który po każdej porze roku, czy po każdym roku trwania naszej kolonii będziemy podliczać punkty. Czyli gracz, który będzie był najdalej na torze konkwisty, otrzyma odpowiednią ilość punktów w zależności od ilości graczy, których będziemy tu rozgrywać. I to samo się dzieje na koniec drugiego roku i na koniec trzeciego roku. A tutaj mamy informacje o bonusach, które uzyskamy na koniec naszej rozgrywki, czyli to, co mówiłem tutaj, koloniści w każdym zamkniętym i rzędzie czy też kolumnie. Tutaj za każde 3 sztuki złota, które będziemy posiadać, otrzymamy również jeden punkt. Tutaj uzyskamy za każdą kolumnę stworzoną ze statków, które są przyczepione tutaj do tego naszego boku, czyli jak tutaj będziemy mieli jedną kolumnę, drugą i trzecią, no to za każdą z tych pełnych kolumn uzyskujemy 3 punkty. I tutaj mamy jeszcze informacje za zrealizowanie tych zadań, które są tutaj u góry. Otrzymujemy również punkty na koniec właśnie rozgrywki. I za każdy statek, ten statek, który nam się udało tutaj doczepić do naszej planszy, uzyskujemy tyle punktów, ile jest tutaj zapisane na tym statku. Jak widzicie, Santa Maria jest to gra euro, czyli tak naprawdę zarządzamy w tej grze pozyskiwanymi zasobami. Mamy tutaj 5 różnych zasobów, plus powiedzmy sobie jeszcze 2 zasoby, czyli szczęśliwość i pieniądze, które będziemy zarabiać, które zazwyczaj wydajemy na to, żeby kupić zasoby lub ewentualnie na przykład aktywować akcje w naszej kolonii. Bardzo fajny jest ten mechanizm budowania silnika właśnie, czyli tej naszej kolonii, i aktywowania go poprzez kości. Teoretycznie mamy tutaj pewną losowość, może ona symulować jakieś zdarzenia losowe, które się mogły wydarzyć w trakcie życia tej kolonii, ale jednocześnie pokazuje ona siłę ekonomii, czyli jesteśmy w stanie, wydając pieniądze, zmieniać wyniki na kościach, których będziemy używać do aktywacji kolumn, lub też na, czy to są te białe kości, lub na niebieskich kościach, które będziemy używać do aktywacji rzędów. W grze występuje ta podstawowa mechanika, która jest proponowana przez twórców. Jest to mechanika, która mówi nam o tym, że każdy gracz ma 3 białe kości i jedną niebieską. I te 3 białe są tak jakby w wspólnej puli kości, a niebieska kość jest dla każdego gracza tak jakby indywidualna. Moim zdaniem ten wariant sprawia, że dosyć duża, znaczy zwiększa nam się tak jakby ten próg losowości, ponieważ posiadając tylko jedną kość niebieską, rzucając nią, no powiedzmy sobie, gdzieś tam jesteśmy skazani na ten wynik. Ale tutaj w samej rozgrywce jest też taki wariant, w którym możemy stworzyć wspólną pulę tych niebieskich kości. Czyli wrzucamy te wszystkie nasze niebieskie kości do takiej samej puli jak te białe, rzucamy nimi i później gracze podczas gry mają już w tym momencie tak jakby większy wybór tych niebieskich wyników i dzięki temu jest szansa, żeby zmniejszyć tą losowość. Oczywiście każdy z graczy ma dostęp tylko do takiej ilości kości, do jakiej ma dostęp w wyniku tutaj pozycji na torze modlitwa, bo zwróćcie uwagę, że podczas gry będą te kości niebieskie dochodziły, no i wtedy po prostu je dorzucamy do tej puli i gracze, którzy mają dostęp do większej ilości niż jedna kość niebieska, będą mogli z tej puli tak jakby już powiększonej też korzystać. I to jest bardzo ciekawe, bardzo podoba mi się sam ten mechanizm budowania, bo powiedzmy mamy tutaj kolonie, te kafelki, które dokupujemy, one sprawiają, że tak naprawdę ta kolonia, no może nie za każdym razem będzie inna, ponieważ
będziemy w stanie w pewnym momencie na niektórych planszach pewnie sobie wyrobić już pewną kombinację, na której nam będzie najbardziej zależało i która będzie najbardziej efektywna w momencie aktywacji danej kolumny czy też danego rzędu. No ale zwiększa to grywalność samej gry, ponieważ zawsze inni gracze mogą nam podebrać nasze, że tak się wyrażę, sprawdzone kafelki i będziemy musieli w tym momencie kombinować i układać coś nowego, czyli jakiś nowy silnik do samej gry. Jeżeli chodzi o dodatkowe elementy gry, takie jak na przykład mnisi, którzy na torze modlitwy będziemy też pozyskiwać właśnie tych mnichów i oni będą nam uruchamiali różnego rodzaju tak jakby dodatkowe zasoby w postaci jednokrotnej możliwości skorzystania z takich ekstra zasobów znajdujących się na planszy, czy też będą nam umożliwiały dostęp do takich wynalazków naukowych, nazwijmy to, bo ponieważ ci mnisi są tak jakby w tym momencie kierowani jako naukowcy i oni wymyślają coś, co pozwala nam nagiąć zasady samej rozgrywki, czyli jeżeli jakaś na przykład jest zasada, która mówi, że nie da się kupić zasobów specjalnych w postaci złota, cukru czy klejnotów, no to jest tam taki kafelek, który możemy aktywować dzięki naszemu mnichowi i ten kafelek daje nam taką możliwość, że jednak możemy sobie taki zasób zakupić. Albo pozwala nam zakupić pewne zasoby, na przykład te podstawowe, po niższej cenie. Także jest tutaj dużo takich możliwości, które pozwalają nam wpływać na rozgrywkę, co dodatkowo zwiększa regrywalność tej gry, ponieważ tych kafelek mamy, jeżeli się orientuję, 10, a losujemy na początku gry po prostu 3 i można powiedzieć, że co rozgrywkę jesteśmy w stanie mieć jakiś inny zestaw tych kafelek i inny, będą miały one jakiś inny wpływ na grę i będą ją w ten sposób różnicować. Dosyć fajnym elementem i takim trochę niedocenianym moim zdaniem są te misje specjalne, które dają nam to, co dają nam biskupi, czyli jeżeli uda nam się wysłać naszego mnicha i sprawić, że stanie się biskupem, no to ten biskup daje nam możliwość zrealizowania jakiegoś większego planu. Fakt, że ten plan będzie wymagał od nas poświęcenia dwóch żetonów szczęśliwości, czyli dwóch punktów tak jakby szczęśliwości, ale z reguły, jeżeli uda się go zrealizować, no to przynosi nam tą ilość punktów szczęśliwości znacznie wyższą, znacznie większą niż to, co do tej pory żeśmy poświęcili. Można go traktować jako taki dodatkowy element rozgrywki, bo zauważyłem, że gracze, którzy w tych pierwszych rozgrywkach niechętnie z nich korzystali, ale później, kiedy już poznali całe te mechanizmy, czasami widać było, że już zaczęli chętniej korzystać właśnie z tych dodatkowych możliwości do zdobycia punktów zwycięstwa, tych punktów szczęśliwości, które dają nam żetony biskupów. Fajnym elementem są też te statki. One fajnie symulują to, jak można było później, no powiedzmy sobie, te skarby zgrabione i zdobyte podczas tych wypraw przewożone były do Europy i one też później na koniec dają nam właśnie te punkty szczęśliwości. Jesteśmy w stanie dzięki nim wykorzystywać te akcje na koniec naszej tury, kiedy zdecydujemy się wycofać już z tego roku, jakby nazwijmy go roku rozliczeniowego. Wycofujemy się i w tym momencie mamy jeszcze jakąś taką grubą serię akcji, które będziemy mogli wykorzystać dzięki statkom i to też przynosi bardzo fajny efekt. W tej grze są elementy, które w pewnym sensie można powiedzieć, że tak nie do końca mogą Wam się podobać, przynajmniej mi się nie podobają. Znaczy troszeczkę denerwuje mnie ta ikonografia, która znajduje się na kafelkach. Powiedzmy sobie, dopóki mamy na tym kafelku tylko jedną ikonę jakiegoś zasobu czy jakiejś akcji, którą możemy wykonać, jest to wszystko czytelne i wszystko jest przejrzyste. W momencie, kiedy mamy tam jakąś kombinację tych akcji, no to zaczyna to być bardzo nieczytelne. Szczególnie wtedy, kiedy powiedzmy sobie siedzimy w czwórkę przy stole, wiadomo, gdzieś ta plansza jest rozłożona, mamy na przykład kafelki, które chcemy zakupić i teraz nagle musimy zdecydować, który kafelek tak naprawdę chcemy kupić i siedząc ze swojej pozycji tak naprawdę nie widzimy, co jest na tym kafelku i to jest, znaczy no myślę, że to byłby problem z większością gier, ale gdzieś ten kafelek po prostu jest na tyle nieczytelny, że tak naprawdę
To wpływa na przykład na to, że gracze muszą, nie wiem, stać od stołu, podejść, obejrzeć te kaferki, co wydłuża też samą rozgrywkę, po prostu nie daje tego efektu płynności. Chociaż sama mechanika w grze jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowana i jeżeli gramy z graczami, którzy już znają tą mechanikę i wiedzą tak naprawdę, co chcą zrobić, jakie mają, do czego dążą, no to jak najbardziej ta mechanika działa jak dobrze naoliwiona maszyna. A jeżeli właśnie dochodzi do takich przestojów, to z reguły właśnie dlatego, że nie widzimy, co to jest właściwie za kafelek, musimy się temu lepiej przyjrzeć, no i to powoduje gdzieś tam, problem takiej natury czasowej, bo nagle ta tura gracza się nienaturalnie wydłuża, ponieważ on gdzieś tam zaczyna dopiero przeglądać te kafelki. Także to jak najbardziej ma moim zdaniem negatywny wpływ na tą grę, bo no, po prostu wydłuża całą tą procedurę tury gracza. Kolejną rzeczą, która w pewnym sensie mnie tutaj też tak troszeczkę mi się to nie spodobało, jest ten sposób, jak liczymy punkty szczęśliwości. Myślę, że o wiele prostszym sposobem byłoby po prostu, gdybyśmy mieli zwykłą planszę, na której moglibyśmy, nawet jakby to miał być dodatkowy kartonik, na którym mielibyśmy po prostu nasz znacznik i moglibyśmy go przesuwać, zaznaczając, ile posiadamy na tą chwilę punktów szczęśliwości. Te punkty, które mamy tutaj w postaci tych takich uśmiechniętych buziek, pomijając to, że one nie szczególnie jakoś tak pasują moim zdaniem graficznie do samej gry i do tej koncepcji, czyli te, no to są punkty szczęścia naszych mieszkańców, ale w sumie okupione nieszczęściem mieszkańców Ameryki. No ale powiedzmy sobie, że koncepcja jest, że to ma być taki jakiś tam uśmieszek, ale kwestia no, dobierania tych punktów. No, powiedzmy sobie, mam dobrać 2 punkty i zaczynam przeszukiwać. No, albo trzeba to dobrze posortować wcześniej, albo po prostu przeszukujemy te żetoniki, żeby znaleźć ten właściwy. A to też jest jakaś tam, powiedzmy sobie, jakiś sposób na to, że gdzieś tam ktoś może przy okazji lekko zahachmęcić i wziąć więcej niż powinien wziąć, no bo nikt tego nie pilnuje, bo każdy zajmuje się w tym momencie swoją planszą. Także te punkty też moim zdaniem no, mogłyby być po prostu troszeczkę inaczej tylko rozwiązane. Poza tym, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to moim zdaniem jest bardzo przyjemna. Ta gra dobrze się skaluje też, w niezależności od tego, ile będziemy osób grali, ona się bardzo przyzwoicie skaluje. Może inaczej, 3 i 4 osoby, tutaj jak najbardziej, 2 osoby może tutaj jest za dużo luzu, ale przy 3-4 osobach już zaczynamy sobie powoli przeszkadzać, czyli gdzieś tam, oczywiście nie chodzi tu o naszą planszę kolonii, bo każdy ją rozbudowuje we własnym zakresie, ale gdzieś tam zaczyna nam szybciej brakować kafelek do rozbudowy i przede wszystkim zaczynają szybciej wypełniać się akcje na planszy, czyli to, co mogą zrobić mnisi, jak najbardziej zaczyna tego brakować, bo musimy, jeżeli chcemy skorzystać z akcji, które już skorzystał ktoś inny, stawiając tam swojego mnicha, musimy po prostu za to zapłacić dodatkowo. No i to jest jakiś tam element, który powoduje, że ta gra w tym momencie staje się bardziej konkurencyjna i mamy ten taki przedsmak tej negatywnej interakcji, którą ja na przykład bardzo lubię w tego typu grach. Poza tym, jeżeli chodzi o inne elementy, komponenty, jak najbardziej wykonane w bardzo dobrym stylu, tutaj nie ma się czego doczepić. I przede wszystkim powiem Wam, że ta gra daje nam dosyć dużą, znaczy jak z mojego punktu widzenia, dosyć dużą regrywalność ze względu na to, co mówiłem wcześniej, czyli te kafelki wymienne, które pojawiają się losowy sposób pojawienia się kafelek rozbudowy naszej osady. To wszystko ma wpływ na to, że ta gra za każdym razem stara się być inna i powiedzmy sobie, że jej to dosyć dobrze wychodzi. Dodatkowo w samej grze mamy też bardzo fajną instrukcję, ona bardzo przyzwoicie opisuje wszystkie warianty. Po jej przeczytaniu myślę, że spokojnie będziecie też w stanie sobie w tą grę zagrać. Nawet powiedzmy sobie, no może gdzieś tam od pierwszego razu nie, ale żeby sobie przećwiczyć te warianty, które są w samej rozgrywce. No i na koniec macie opisane te żetony uczonych, żetony biskupów i te mechanizmy, które nimi rządzą. Także to też z tym się warto zapoznać, żebyśmy później w trakcie gry od razu wiedzieli, co się tak naprawdę pojawiło na stole i jaką przyjąć strategię do rozgrywki. Moja ocena tej gry to jest 7 w skali od 1 do 10. Bardzo fajna gra, na pewno nie będzie zalegała gdzieś tam na półce. Będziemy mogli w nią sobie z moimi znajomymi grać. No teraz niestety te 2 egzemplarze trafią do Was, ponieważ właśnie w tej chwili ogłaszam konkurs.
Jeden egzemplarz gry będzie wysłany przez wydawnictwo Grana, a drugi egzemplarz to jest ten nasz recenzencki, który też zawsze przeznaczamy na konkursy. Pytanie konkursowe brzmi: jak nazywał się właściciel okrętu Santa Maria, czy też statku, bo to właściwie nie był okręt wojenny, tylko bardziej statek handlowy. Jak nazywał się właściciel statku Santa Maria? I od razu powiem, żebyście z rozpędu nie wpisywali informacji, że był to Krzysztof Kolumb, bo nie był to Krzysztof Kolumb. On ten okręt po prostu wynajął od kogoś. No i chodzi nam o nazwisko właśnie jej pierwotnego właściciela. I to tyle w tym odcinku. Formularz kontaktowy znajdziecie jak zwykle pod odcinkiem. Czas trwania tego konkursu to będzie do końca wakacji i gdzieś tam na początku września rozlosujemy właśnie te dwie nagrody, czyli dwa egzemplarze gry Santa Maria. Jeszcze raz to wszystko w tym odcinku. Na razie. Cześć.